cześć, jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będzie dawno wyczekiwany przez Was haul lumpeksowy. Ilość pytań, jaką ja w tygodniu dostaję o to, kiedy będzie wreszcie haul lumpeksowy, jest po prostu przeogromna. Pokochaliście te haule, lubicie je oglądać, podobają Wam się rzeczy, które udaje mi się znaleźć, więc postanowiłam, że to czas najwyższy nagrać właśnie dla Was taki haul. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, co tu się dzisiaj znajduje, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, rzeczy, które Wam tutaj pokazuję, to są rzeczy, które ja kupiłam na przełomie dobrych kilku miesięcy. Muszę przyznać, że ostatnio w lumpeksie coraz trudniej znaleźć coś fajnego, coś, co by mi się podobało, coś, w czym bym chciała chodzić. Także te haule są w takim dużym odstępie czasu ze względu na to, że ciężko mi znaleźć coś, co by mi się spodobało. Coraz więcej ludzi też chodzi do tych lumpeksów. Te rzeczy są coraz bardziej poprzebierane, a ceny momentami tak horrendalne jak za nowe rzeczy. Także no niestety, tak jest, no trzeba się z tym liczyć, no ale kilka rzeczy udało mi się tutaj zgarnąć, także przejdźmy do pokazywania. Pierwszą rzeczą jest to bandama. Słuchajcie, gdzieś pogubiłam wszystkie swoje bandamki, nie mam zielonego pojęcia, gdzie one są. Po prostu były i nie ma. Także wzięłam sobie taką zwykłą w kolorze czarnym. Ona kosztowała jakieś 3-4 zł na wagę. 100% bawełny. Taka typowa bandamka Made in China, którą kupicie wszędzie. Także ja również taką bandamkę posiadam. Wzięłam sobie i mówię, będę miała czy to do jakiejś stylizacji, czy to po prostu, żeby związać włosy, żeby mi nie wchodziły na twarz, kiedy się maluję. No a cena była na tyle okazjonalna, że mówię, dobra, przyda się. Będą tu też rzeczy, które kupiłam dla swojego chłopaka, także będą też rzeczy męskie w dzisiejszym haulu. Pierwsza rzecz to jest koszulka vintage Super Dry. To jest, słuchajcie, zwykły biały t-shirt, tutaj z zielonym hafcikiem. On jest, słuchajcie, z bawełny najprawdopodobniej, znaczy tak mi się wydaje, jak sobie go tutaj dotykam. Tak, 100% bawełna, ona jest z takiej fajnej, grubszej, miękkiej bawełny. T-shirt jest super, jest w dobrym stanie. To jest, słuchajcie, rozmiar medium. Także tak to się prezentuje. Super Dry wzięłam, ogólnie bardzo lubię te koszulki. Jak nie on, to ja będę chodzić. Dalej mamy szary t-shirt, również w torii męski, ale kto mi zabroni w tym wyjść, to jest SK Fred Perry. Słuchajcie, to jest koszulka typowy szary melanżyk w rozmiarze S. Tutaj ma taką, taki lampasik jakby wszyty. Znaczek jest w miarę długa, jest ok. I słuchajcie, też nie ma żadnych śladów użytkowania, jest w bardzo dobrym stanie. No i mi się spodobała i stwierdziłam, że a co tam wezmę, bo czemu by nie. I słuchajcie, ona też jest chyba z bawełny. Też ma oczywiście meteczki, wszystko się zgadza. A nie, to jest poliester, ale bardzo, bardzo, bardzo przyjemny poliester. Taki grubszy, fajny, mięsisty, także spoko. Ja ostatnio mam straszny problem ze stanikami. Wszystko mnie drażni, wszystko mnie irytuje. Dlatego jak zobaczyłam ten stanik sportowy, to pomyślałam, że sobie go wezmę. Słuchajcie, to jest stanik sportowy z H&M-u w rozmiarze, co prawda M, ale on jest na wzrost 1,70 m, także jest ok. Z przodu jest szary, z tyłu ma taki przepiękny łososiowy, neonowy kolorek, także do chodzenia po domu sobie wzięłam, co bym mogła sobie taki po prostu założyć i mieć. Z głową też nie był jakiś drogi, bo tam wyszedł za chyba 7 czy 8 zł, także bardzo spoko cena. One mają bardzo fajną jakość i słuchajcie, to jest, już Wam mówię, poliester w dużej, dużej mierze. Ale jest w stanie bardzo fajnym, tutaj ma taką siateczkę z tyłu, także wszystko jest naprawdę w porządku. Także taki stanik sportowy. Dalej mamy bluzkę, w której już mnie chyba widzieliście na moim kanale, bo to jest taki zwykły różowy t-shirt. Taka właściwie bluzeczka z New Look'a w rozmiarze S, ona jest w prążek. O, w taki prążkowany materiał. Ona jest taka dosyć krótka, przylegająca. Ostatnio takie bluzki widziałam w ogóle w Stradivariusie, także spoko. Także taka bluzeczka też tu się znalazła. Ona ma taki dłuższy, krótki rękawek. Dłuższy, krótki rękawek, masą maślane. I słuchajcie, to jest z meteczki
poliester, ale też bardzo przyjemny, bardzo fajna bluzeczka, także tak. Dalej mam taki zwykły top na ramionczka, o który bardzo dużo pytaliście, jak się w nim pokazałam, bodajże na Instagramie. Słuchajcie, to jest top z lumpeksu. To jest nowy top w kolorze łososiowym w rozmiarze S, słuchajcie, z Primara, także taki zwykły top na ramionczka, on ma przepiękny, neonowy, łososiowy kolorek. Ramionczka są regulowane, no słuchajcie, takie bluzki w lumpeksie kosztują dosłownie grosze, także jeżeli chcecie się zaopatrzyć w taką właśnie bazę do waszej szafy, to ja bardzo polecam lumpeksy, no bo te bluzki, co po niektóre, to w ogóle są praktycznie nowe albo w stanie idealnym, a kosztują naprawdę kilka złotych. I lecimy dalej, słuchajcie, mam też tutaj męską bluzkę kolejną, słuchajcie, czym byłby mój haul bez koszulki Nike, Adidasa, także i tym razem pojawia się bluzka Nike. To jest, słuchajcie, rozmiar L, co prawda. Ona ma tutaj taki przepiękny nadruk kwiatowy z przodu i z tyłu, właśnie wystylizowany but. No nadruk jest genialny, bardzo mi się spodobał, jak go zobaczyłam. To jest naprawdę duża bluzka, ja to w niej co najwyżej do spania, ale na mojego chłopaka jest ok. I to jest, tak jak mówię, Nike, rozmiar L, genialny stan i słuchajcie, to też jest chyba bawełna, wydaje mi się, że to powinna być bawełna. Czy ja tutaj znajdę w środku jakąś metkę? Czy nie jest mi dane? Słuchajcie, nie, ktoś wyciął metkę, także nie jest mi dane. Nie powiem wam, z czego jest zrobiona, a nie czekajcie. 1 hour later. Aha, mam, ja bym nie miała. Pff. Dobra, czekajcie, 100% bawełna, zgadza się. Także taki t-shirt też bardzo fajny, no bardzo mi się spodobał. Ten nadruk to w ogóle jest petarda. Dobra, kolejną rzecz, jaką tu mamy, to jest zwykły szary t-shirt z H&M-u w serek. Ja mam jeszcze gdzieś w domu taki biały, ale mama mi go zakosiła, ostatnio w nim chodziła, także nie wiem, gdzie jest. Ale mam dwa kolory, mam właśnie szary i biały, to są eski, one są w serek, to jest, słuchajcie, 100% bawełna. Tak jak mówię, te t-shirty są w bardzo fajnej cenie, a nie, to nie jest 100% bawełna, ona jest mieszanką z poliestrem, pół na pół. Ale bardzo fajne, bardzo dobrze mi się w nich chodziło, latem to w ogóle bardzo często miałam je na sobie do zwykłych spodenek, jakichś niebieskich, czy też właśnie innych kolorach, bo mam tych kolorów sporo w szafie ostatnio. Także taka stonowana góra, genialna koszulka, słuchajcie, ja to piorę, nic się z tym nie dzieje. W H&M-ie te koszulki też nie są co prawda drogie, bo one kosztują tam 3-4 dyszki w zależności od modelu, ale jednak 3-4 dyszki, a 3-8 zł, no to jest różnica, wiadomo, także taki t-shirt też się znalazł w mojej szafie, oczywiście szary melanż, bo jakby mogło być inaczej. No i tak jak mówię, mam jeszcze białą, ale niestety nie wiem, gdzie jest. No i słuchajcie, ostatnią rzeczą, jaką tutaj, czy przedostatnią rzeczą, jaką tutaj mam, jest to sukienka, również z H&M-u. Jest ona biała, w czerwone kwiaty, mam nadzieję, że jeszcze tego lata uda mi się ją gdzieś założyć i ona jest przepiękna, bardzo mi się podoba i ten print, i krój tej sukienki, bo ona ma taką przepiękną górę, rozkloszowany dół, to jest w ogóle rozmiar, już wam mówię, SK. Tył ma taki na gumeczkę, także fajnie się dopasowuje do ciała. Materiał ma przegenialny, przewiewny, także taka sukienka na lato też mi się tutaj luźna trafiła. Bardzo mi się spodobała, także postanowiłam, że sobie kupię. Jak to mój chłopak stwierdził, częściej wyglądam jak chłopak niż jak kobieta, więc co by wyglądać jak kobieta. Postanowiłam, że taką sukienkę w swojej szafie będę mieć. No i ostatnia rzecz to jest koszula. Koszula jest z Zary w rozmiarze S, to jest biała koszula w paski. Właśnie ostatnio zauważyłam, że niby mam te rzeczy eleganckie, ale one mi się albo nie podobają, albo mi coś nie odpowiada, nie pasuje. Więc jak znalazłam koszulę, która bardzo mi się podoba, fajnie wygląda, to postanowiłam, że sobie ją wezmę. Ona jest w takim kroju slim fit. Tak wygląda z tyłu. Ona ma komplet tutaj guziczków granatowych. Jest, tak jak mówiłam, z Zary. I słuchajcie, to jest praktycznie sama bawełna, także bardzo fajna składowo. No i taka bardzo elegancka rzecz w szafie też mi się przyda, także taka koszula z Zary do mnie przywędrowała. No i słuchajcie, zaraz zaczną się pytania: Anita, dlaczego nie podajesz cen? Najzwyczajniej w świecie, bo nie pamiętam. Słuchajcie, ja te rzeczy kupuję na wagę, kupowałam je w przełomie ostatnich 3 miesięcy, także no nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. Myślę, że za te wszystkie zakupy wyszło około max 60-80 zł. Na pewno
pewno nie więcej, ale no nie pamiętam, także wam nie powiem. Jeżeli ten haul wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie do mnie na Vinted, jeżeli chcecie zakupić sobie coś z mojej szafy i posiadać w swojej. Wszystkie ceny są do negocjacji, wszystko macie tam podane, będzie mi bardzo miło, jak wpadniecie, zaobserwujecie i Anusz Widelec coś wam się spodoba. No i tak, moi drodzy, to było już na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani dalszą częścią hauli lumpeksowych. Postaram się je robić dla was częściej, ale niestety no, nie obiecuję ze względu na to, że ciężko mi ostatnio coś fajnego kupić. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, tak jak już mówiłam wcześniej, zasubskrybujcie, żeby być ze mną na bieżąco, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczenia i cześć!